Ola! Umiesz to złożyć? Mir mówi, że nie. No ale jak Mir mówi, że nie, to znasz. Haj, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Wiecie co? Miałem wózek, dwie torby i walizkę i nie mogę się spakować, bo mam trochę więcej. Matku, nie dam rady. Naprawdę, ja bardzo próbuję zrozumieć rzeczywistość, ale nie potrafię. O co tu chodzi z tymi walizkami? Jeszcze hulajnogę na chwilę, bo przecież nie spakujemy się. To był błąd pakować ją do samochodu. Kluczyki, gdzie ja zostawiam kluczyki? Nagrywacie to beze mnie? Co? Nagrywacie to beze mnie? Nie da się złożyć? Czyli było szachmat przy rozkładaniu, a przy składaniu nie ma? A pola to poszła, to coś się. No i widzieliście? A co mi szafy zostawia w okolicy? Ja to mówię. Ja to mówię. Okazało się, że rozłożenie łóżeczka jest łatwiejsze niż złożenie. A zawsze było na odwrót. Nikt nie może tego rozłożyć. Ale ja nie wiem, czy to nasze, ono nie jest jakieś trochę, wiecie co, fenerne i po prostu te boki się nie chcą dobrze złożyć. Zaraz wypiję łyka kawy i to wezmę. Spocę się trochę przed drogą. Co robisz? Uciekam. Ona jeździ, zobaczcie. Ptaszek ci uciekł? Jeździsz jeszcze? To jeździ, bo zaraz jedziemy do domu. Słyszysz? Chcesz jechać do domu? Tak. Tak? Do taty? Tak. I do kogo? Do Bazyla. I do kogo? Do Malwinki. I do Malwinki, dobra, to jedź do Malwinki. No wiesz co? To jest, wszystko robiliście tak jak powinno być, a czekaj, rozłóż mnie jeszcze raz. Bo ja nie wiem, czy nasze łóżeczko po prostu nie jest felerne w jednym miejscu. No i teraz trzeba najpierw zgiąć jedno, no to. Dobra, proszę idź, rób jak chcesz, ja sobie tu na razie porobię. Musiał zamykać twoją walizkę? Tak. To jest takie proste, a takie trudne. Nie no, teraz mi się tu zblokowało. Ola! Umiesz to złożyć? Czekaj mojego Marka. No bo przecież ja cholery zaraz dostanę. To dawaj go tu. No przecież ja szało dostanę, ratuj mnie. No takie to. Umiesz to złożyć? My myśleliśmy, że jest problem z rozłożeniem, bo się okazuje, że na odwrót, wiesz? Nie, patrzyłam w internecie, nie? No to niby trzeba. No tu trzeba rozłożyć jedne, żeby się zgięły, potem te. No wiem, no i te złożyć. Jeszcze musi się złożyć w jednym ramieniu, tak mi się wydaje. Mówisz? Dobra, już wiem. Aha! Jeszcze raz, jeszcze jedno złożenie musi. Jezus, nic, dobra. Dzięki. Zaraz. No już nie zdążymy iść do sklepu. Nie zdążymy wypić w tym przewozie. Dzięki. Za rok na pewno. Za rok na pewno. No pan nam pomógł, uratował pan życie, bo twoje łóżeczko wyjechało na dachu, mama wytrzymała w ręku na zewnątrz, bo duże jest. Bo duże jest. Albo jeszcze gorzej. A ten pokrowiec, to wziąłem do środka, to co wziąłeś? To leży tu, jest. A to jak... No widzisz, to jeszcze jedno ramię na się składało. No, a to wejdzie tu? No tak, musi wejść. Tu patrz, chyba wejdzie. Dobra. 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 A teraz jeszcze raz wam nagram, jak jest czysto, jak się wchodzi. Bo to wiadomo, jak jest na wakacjach. O, patrzcie, tu jest takie jedno. Tu u nas spali rodzice. Paula spała tu. Oczywiście oni mogli spać tu, ale to była ich decyzja, żeby oni spali tam, a ona tu, bo oni tak chcieli. To jest jedno. I teraz przechodzimy sobie tu. Tu jest kuchnia. Macie lodówkę. No, toaleta, no to jest wszystko, co trzeba, czyli zlew, prysznic i kibelek. O, cyk. I tu spałam ja z Laurą. O, proszę bardzo. My tutaj. I wiecie, co jest fajne w tym domku? Coś, co ja mam w domu. Siatki na oknach. Żadnych komarów, much, niczego. Z rewelacja. A czekajcie, musimy zobaczyć, ile prądu zużyliśmy. Zaraz wam powiem. Mamy 731, a było 687. A jak sobie pomyślę, że jeszcze z 6 godzin jazdy do mnie trzyma się. Bo ja mam tak, ja samochodem pojadę wszędzie, nie? Ale jeżeli chodzi o parkowanie takie, albo jazda do tyłu, to nie. No, ale ja mam prawo jazdy 15 lat i nic.
Nie, a pojadę wszędzie. No ale pani umie, no. No to co? Tak będzie, pa! No, pa! Do zobaczenia. Chodź, jedziemy do samochodu. Ostatni kurs? Wózek jest w samochodzie, co ty? Co ja mam teraz z kołami zrobić? Do tyłu. A to i tak mi pani musi mówić. No spokojnie, na prosty. No super. Wiesz, teraz to już mam. Bliżej do daci. Dobra. Brawo, brawo, brawo. Ale ona jest za długa chyba. A nie chce mi pani wyjechać? Możecie wyjechać tym autem. No właśnie chciałam powiedzieć, chodź. Przecież tu będę manewrować 3 dni. Przecież ja nie wiem, czemu nikt nie pomyślał od razu. On z tym piwem na górę. Stoją się ze mnie, nabijają jeszcze. Nie nabijamy. No nie, broń Boże. Nie nabija. Nie, absolutnie. Za poważna sprawa. Super, dziękuję bardzo. Do zobaczenia. No, nie dziękujemy. Trzeba piwo postawić, jak przyjedziemy za rok. A, za rok to flaszkę od razu, gdzie tam piwo. Dzięki! Widzieliście te manewry? O Boże, czekaj, bo on mi tu przecież tak podsuwał to krzesełko. Dobra. No, ale widzieliście, tu kilka osób brało udział w wyjeździe i w końcu... Czekaj, że pana puścimy. Kocham niech pan idzie, Michał no. K. Michał K. Co? Kocham Kamilę K, Michał K. No, no, bo tu są takie murale, wiecie? Piękne jest, kocham Kamilę. Tylko Lech, Jezus. Proszę. W Wielkopolsce. Dobra, niech pan przejdzie. I tu się nikt nie pruje, nie? Tu dziadki z uśmiechem jakieś. Powiedz, Paula, smutno ci? Co to jest? Nie? Ja chciałam powiedzieć, że mi jeszcze z tydzień zostało. A Paula, smutno ci? Nie. A, tu jest ta główna. Dobra, żegnamy się, sianożęty, papa. Papa. Papa, papa, sianożęty. Papa. No. Dobra, dziękuję. Jesteśmy na stacji. Nie, chyba to jest tu. Tak, mamy hogi-dogi, hogi-dogi, kawę i powiem wam, że zostało nam 100 km. Ja teraz będę siedziała tu 3 godziny. Nie, powiem wam, że jest mi tak gorąco, że ja... nad morzem mi nie było tak gorąco jak tutaj. Jeszcze te długie spodnie. Po co to mi było na drogę? Dawid powiedział, że u nas będzie dzisiaj chłodno. Proszę, twój królik, pasy zapinamy, moja droga. 100 km i... do domu. I do kogo jedziemy? Do babci Kasi. Do babci Kasi? Nie, no babcia Kasia już właśnie teraz jedzie do Konina. Oni już odbijają na konie? Tak, oni już odbijają na konie, bo tu im zostało 98. Nam też została 100, tylko że... Jeszcze ten dyduś. Odwracam. Szybko się skończyło, ale no. Fajnie było. Dobra, fajnie. Jezu. Fajnie. Mama, papa. Mama, papa. Ej, już siedzieliśmy na tej stacji, ja mam dosyć. Tata, idę na razie. A widziałeś co, miałeś komentarze? Nie. Ludzie doceniają twoje koszulki, że im się podobają? A to? No wszystkie, ty jakieś to z Marychą masz czy coś? A w ogóle nie wiem, czemu ty masz takie koszulki? Bo takie modne? Nie wiem. No nie wiem. Dobra, jedziemy, na razie. Chodź, idziemy zobaczyć. To jest Mir, cześć. Cześć. Mir. I love Mir. Nie. On mówi, że nie. Mir, to ty? Nie. To nie Mir. Boże, jaki żółty liść. Jezus, co on zrobił? 6 bazyl. Bo wyleci kocyk. A pokaż ten. Patrzcie, to mi się... Znaczy, no dobra, no ja wiem, że to się nie ma z czego śmiać, ale on mi się kojarzy z jakimś laboratorium, ten bidon. No to miało być śmieszne. Paula nie ma poczucia humoru, bo ją rozkłada i się chora robi, czujecie? No. Akurat mam chwilę, żeby wyzdrowieć. No i zaraz do roboty, nie? To jest najlepsze. Osa mi wleciała? Nie. Słyszycie jak Mir miał czy? Wleciała. On tak już tęskni za mną. Ja idę się przebrać, bo ja zaraz zaszaleję. O Jezu, zaraz. Dobra, jedź. Na razie. No, na razie, pa. Nie uderz w hulajnogę, nie?
Tu jest hulajnoga i Paula ma szansę. Jezu, kto to wymyślił teraz to rozpakowywanie, nie? O matko święta. To jest coś strasznego. Jestem wyperszlicowana. Bir mówi, że nie. No ale jak Bir mówi, że nie, to znaczy. Kochajmy się, Bir. I love. Jest taki spragniony. No. Zobaczcie. Kiedyś, jak oni byli młodsi, tak wyjeżdżaliśmy i wracaliśmy, no gdziekolwiek byliśmy na wakacjach, czyli nas nie było dłużej, to koty były poobrażane przez kilka dni. A teraz jak wracamy, to normalnie gdyby mogli, to by rzucali się na szyję. I rozumiecie, przed wyjazdem zaczęłam być chora i nadal jestem. Teraz już w ogóle mam głos jak słoń trąbalski, bo czuję tutaj zatoki takie zajechane. I powiem wam, że jestem wykończona. 6 godzin jazdy. Znaczy, łącznie z przerwą. Mieliśmy taką jedną dłuższą przerwę, no to i tak jest mistrzostwo świata z takim małym dzieckiem. Naprawdę nie marudziła ani nic, no to stwierdziliśmy, że jedziemy. A żebyśmy tutaj do Sianorzęd mieli jakiś odcinek autostrady albo więcej drogi ekspresowej, a jest niestety mało. Gdybyśmy jechali na Gdańsk w tym kierunku, to tam jest autostrada, to tam jest rewelacyjnie. Chociaż tutaj droga naprawdę nie jest zła. A że był czwartek, no to takiego jakiegoś strasznego ruchu naprawdę nie było, było okej. Chciałabym serdecznie wam podziękować za spędzony z nami calutki tydzień na wakacjach, za wspaniały odbiór naszych filmów. Nie spodziewałam się, że wy tak lubicie, jak my wyjeżdżamy, naprawdę. To co zrobiliście i w komentarzach, i w kciukach do góry, i w ogóle w ilości wyświetleń, no naprawdę wow, naprawdę wow. Dzięki serdeczne, więc jeżeli macie ochotę i życzenie zostawić nam kciuka do góry za ten calutki tydzień, który spędziliście z nami, to będzie nam niezmiernie miło. Ryszard, to jest namiętne. Przejdźmy do najważniejszego. Na dole, no oprócz tego jednego żółtego liścia, jest perfekt. Naprawdę perfekt. Podejrzewam, że ten żółty liść u Kalatei doszło do lekkiego przesuszenia, dlatego ona tego liścia zwaliła. Ale jest perfekcyjnie. Nie byłam u góry, więc... Ciekawe, co tam będzie. Ale skoro tu jest perfekt, to znaczy, że jest szansa, że u góry też jest prawie perfekt albo perfekt. Aż muszę założyć okulary, bo mnie razi tak pięknie tutaj. Zielono. Jeżeli macie ochotę i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. Matko. Basil. Chodź, kochajmy się. Ryszard, ty drogi. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.